mieszkaniec gminy Żmigród chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Nazywam się Grzegorz Szczytnowicz, jestem przedsiębiorcą pogrzebowym i tutaj jest cały czas gorący temat, proszę Państwa, szpitala, tak? Oszczędności. Tutaj są dokumenty z przetargu, którego moja firma de facto wygrała. Proszę sobie przejrzeć, jak ten przetarg jest rozpatrzony. Nawet nikt mi nie udziela odpowiedzi, że przetarg jest unieważniony. Czyli nawet na podstawowym przetargu jest możliwość korupcji w szpitalu, bo jest moje zdanie, takie podejrzenie mam. Tu są wszystkie dokumenty, proszę do wglądu. To proszę, tu jest opinia z prokuratury generalnej jedna. Tutaj jest to, co odpisał mi szpital do kancelarii mojej prawnej, w odpowiedzi na Państwa. To proszę sobie do wglądu. Ale kiedy ten przetarg był odbyty? Proszę, to Państwo postawię, jak najbardziej. Kiedy się przetarg odbył, że Pan przetarg. Podziwię się jednej rzeczy, że mieszkaniec powiatu czernickiego nie otrzymuje jak gdyby wsparcia, a mieszkaniec powiatu milickiego jest preferowany. Tak się dzieje nie tylko w tej gminie. Ale ja wiem, ale to po prostu jest jakoś niesprawiedliwie. I szpital mi odpisał, że on nie widzi podstawy do rozpatrzenia, przetarg był po prostu unieważniony. I to już nie raz taka sytuacja ma miejsce. A czy rozmawiał pan z panem starostą? No tak, miał zbadać sprawę pan starosta, się zająć tą sprawą, no ale oczywiście nabrał wody w usta i temat się urwał. To, że starosta wychodzi w trakcie sesji, lekceważy i pana, i nas, to, słuchajcie, na końcu jest interpretacja zapytania i ciężko, żeby przewidywać intencje starosty, że nagle się podrapie po głowie i opuści gremium i wtedy na początku dawać to, co jest na końcu. No to bez sensu, tak? No przecież to tak nie powinno być. Są interpretacje zapytania. Ja mam osobiście kilkanaście pytań do starosty, ale no nie ma, tak? No, ja nie też ma. W sprawie ptasiej grypy w mojej gminie. W razie W, czy ta szopka się zawali na cmentarzu? Czy ona ma ubezpieczenie? Czy ma to odbiory, czy to budynek jest przystosowany do przechowywania ciał, czy to spełnia jakiekolwiek wymogi? Czy to jest szopka na cmentarzu z płytkami, no jest fajnie. Był pan u mnie. U pana kilka razy. Był, tak, kilka razy, rozmawialiśmy, dokumentacja, i się zajęliśmy się. Ale to jest pani zdanie, zajęliśmy się tą sprawą, pan Błażewski całą sprawę wyjaśnił, rozmawiał, zbadał wszystkie dokumenty, jakie tam zostały złożone przez tego pana, a wy próbujecie dalej jakiś szukać, bić pianę, jeszcze raz pianę. Sprawa została temu panu wyjaśniona, wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, rozmawiałem z jego prawnikiem również, któremu też wątpliwości rozwiałem, a ten pan, no, poszedł do was i powiedział, że dalej chce i dalej coś tam szuka. To czyli pan twierdzi, że sprawa została rozwiązana, ale a pan wszystko twierdzi, zostało mu przekazane, wszystko zostało mu udostępnione. Uważa, że tak nie zostało i skoro się zwraca do... No ale wyszedł ode mnie zadowolony, że wszystko jest pan okej. Uważa, że wyszedł ode mnie. No pani uważa. Są organy prawne, które w tym momencie mogą to rozstrzygnąć. Myślę, że jeżeli poświadczą nieprawdę, to myślę, że poniesie jakieś konsekwencje. Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o te rzeczy typowo skarbowe, to jest Urząd Skarbowy, jest tak zwana Policja Skarbowa, ona się tym powinna zająć. Natomiast jeżeli chodzi o odbiory, o których Pan mówi, że nie ma, jest Inspektor Nadzoru Budowlanego, który się tym już zajął.